Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym ferietonie Głos Polski. No właśnie, jaki jest dzisiaj głos polski? Czyj głos, który rozbrzmiewa dzisiaj w mediach, na ulicy, w dyskusjach? A czyj głos jest głosem polski? Czy ten głos, który słyszymy ludzi, którzy mówią, prezydent jest zdrajcą. Czy ten głos, który słyszymy, ludzi, których, którzy mówią, że trzeba się słuchać Unii Europejskiej. Czy ten głos, który mówi o tym, że Polska ma być podporządkowana nie tylko sądom brukselskim, ale i decyzjom płynącym z Brukseli. Czy ten głos, który mówi, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wraz z tą decyzją, która zawarta jest w artykule 8, mówiącym, że to właśnie Konstytucja stanowi najwyższe prawo w Polsce, czy ten głos, który mówi, że to jest wszystko nieważne, że to jest wszystko nieistotne, że nie tylko sędziowie są unijni, prawo jest unijne, my się mamy słuchać decyzji zapadających w Brukseli i już? Czy ten głos? Jest głosem Polski? Przecież czasami. To nie, nie jest zawsze tak, że to jest pani Kidawa Błońska, że to jest pan Budka, że to są różni publicyści typu pani Olejnik. Nie, to nie zawsze są ludzie, którzy kiedyś popierali komunistów. Nie. To są przecież także tacy ludzie, którzy kiedyś zasługiwali na szacunek. To jest pan sędzia Adam Strzembosz, to jest pan prezes to są czasami ludzie, których głos był naprawdę słuchany. Czy to jest głos polski? Mieliśmy już takie doświadczenie w końcu XVIII wieku. Mieliśmy takie doświadczenie, kiedy branicy, żewuscy, Suchorzewscy, a nawet byli gotowi demonstrować poświęcenie własnych dzieci, byleby tylko nie doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja, byleby tylko Polska nie wydźwignęła się na niepodległość, byleby tylko Katarzyna zapanowała nad naszym krajem. Tak już było. Dzisiaj mamy powtórkę z dokładnie tego samego doświadczenia głos polski, dzisiaj to jest głos niepodległości. Głos polski to jest dzisiaj prezyd głos prezydenta, który podpisuje ustawę o możliwości reformy polskiego sądownictwa. Głos polski to jest dzisiaj głos polski. To jest głos tych ludzi, którzy 8 lutego pod y, trybunałem, y, pod Trybunałem Konstytucyjnym zbiorą się, żeby bronić, Polskiego wymiaru sprawiedliwości, tego, który musi zostać zreformowany, żeby bronić Trybunału Konstytucyjnego, jako tego organu, który próbowano zniszczyć, któremu próbowano odebrać kompetencje, któremu Bruksela próbowała zabrać kompetencje zagwarantowane Konstytucją i ustawami i przekazać zupełnie komuś innemu Sądowi Najwyższemu. Wśród tych ludzi będą przecież także... Ludzie z Formacji Narodowej będą ludzie, którzy stworzyli największą w historii ostatnich lat Polski demonstrację ducha narodowego, jakim jest Marsz Niepodległości 11 listopada. Pan Marian Kowalski wraz z kolegami. Ci ludzie Formacji Narodowej, często jeszcze wywodzącej się z ONR-u, ci ludzie będą na tej, na tej demonstracji, dlatego że wszyscy, którzy chcą niepodległości, mają świadomość, że Przychodzi czas próby najwyższej, najważniejszej. Oczywiście to jest tylko jedna z wielu, jedno z wielu wyzwań, które stoją przed nami. One się rozstrzygną podczas wyborów prezydenckich. I one trzeba to sobie jasno powiedzieć, rozstrzygną się w pierwszej turze. My musimy być zmobilizowani. My musimy być, jak mówią często, ludzie patrzący z pewnej perspektywy zewnętrznej w stosunku do polityki zdolni do zmobilizować nie tylko każde województwo, nie, nie tylko każdy powiat, nie tylko każdą gminę, ale i każdą wieś, bo każda wieś i każda polska rodzina będzie ponosiła konsekwencje przegrania tej walki o wymiar sprawiedliwości. Przegrania walki o suwerenność gospodarczą i energetyczną, przegrania walki o polską silną armię i przegrania walki o polską prezydenturę. Jestem przekonany, że do tego przegrania nie dojdzie, że to będzie zwycięstwo, ale aby ono było rzeczywiście skuteczne, ale aby ono było wyraziste, aby ono rzeczywiście przełamało raz na zawsze. Ten spór, który się ciągnie od początku okupacji sowieckiej, bo w istocie mamy do czynienia z kontynuacją tamtego sporu, musimy wygrać w pierwszej turze. Ale musimy mieć wtedy też pewność, że to, o, czy, o co walczymy, zostanie zrealizowane. Musimy mieć gwarancję, że to nie będą puste obietnice. Musimy mieć absolutną jasność że nigdy więcej nie dojdzie do okrągłego stołu i do oszustw, które płynęły i często nadal płyną z okrągłego stołu. Czy jest możliwe, powtórzę to, co powtarzam, od ponad dwóch lat, by ludzie, którzy, którzy mają krew polską na rękach, ciągle byli tytułowani i uważani za polskich oficerów, w tym także polskich generałów, że order virtuti militari, jest ciągle w posiadaniu zdrajców narodu polskiego? Czy to w ogóle jest możliwe, by takie było ustawodawstwo polskie, by było ono tolerowane i że takie są struktury państwa polskiego i były one tolerowane? Jestem głęboko przekonany, że to, co dzisiaj się rozgrywa, jest ostatnim aktem sporu, który jeszcze, w którym jeszcze życie swoje poświęcali nasi ojcowie i dziadowie. My dzisiaj, ich synowie i wnuki, my dzisiaj ich potomkowie stajemy wobec najwyższego wyzwania: musimy odnieść zwycięstwo. Tego oczekują od nas nie, oczekują od nas nie tylko pamięć naszych przodków, ale i przyszłość naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.